Jest dzisiaj z nami świadek Paweł Kukiz, który jest już trzecią kadencję posłem, niegdyś liderem zespołu piersi. Wszedł pan do polityki. No właśnie, trochę się od tamtego czasu zmieniło. Jest pan teraz w polityce i ponieważ komisja bada celowość, prawidłowość jednocześnie działania podjęte w celu przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w formie głosowania korespondencyjnego w 2020 roku, to za czym rozpoczniemy te pytania, to poproszę komisję, żeby pokazała wpis pana z dnia 5 maja 2020 roku, a więc kilka godzin przed słynnym porozumieniem pana Kaczyńskiego i pana Gowina w sprawie przełożenia wyborów kopertowych. Panie przewodniczący, ja przepraszam, ale ja mam jedną uwagę, bo jeżeli ma być w ten sposób prowadzone to przesłuchanie, wie pan, to, że byłem wokalistą zespołu piersi, ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że pan był kierownikiem basenu. Nie, ale dobrze, ale ja tylko stwierdzam fakt, że... Nie rozumiem. Stwierdzam fakt, że był pan piosenkarzem, który kiedyś pan kierownikiem basenu, mówił pan, że był pan antysystemowcem, ale nie o tym dzisiaj dyskusja. Sada taka, równie dobrze. Można byłoby te wszystkie, czy nazwiska, czy szefów partii, czy osób występujących, zmienić na wasze. To nie ma właściwie wielkiej różnicy. Na takich zasadach kupowania, zasada w cudzysłowie oczywiście, kupowania posłów jest jednym z instrumentów politycznych w tym ustroju postkomunistycznym. Nie mam co do tego wątpliwości. A to, że wódz partii ma taką rolę, jaką ma, niestety dyktatorską w naszym państwie, bez względu na to, czy to jest pan Tusk, czy to jest pan Kaczyński, wynika z ordynacji wyborczej, gdzie to wódz partii w ostateczności nadaje prawo, kto jest godzien startować do Sejmu, kto ma bierne prawo wyborcze, to nie. I to jest cała filozofia. Jak pan ma jakieś pytania szczegółowe, to proszę wezwać osoby, które są wymienione w tym poście i drążyć. Ja panu mogę tylko dodać, że takie propozycje zatrzaśnięcia się w łazience otrzymywałem również od was przy na przykład odbieraniu immunitetów panu Nitrasowi. Nie musiałem się zatrzaskiwać, ponieważ głosowałem przeciwko odebraniu immunitetu, bo uważam, że albo wszyscy powinni mieć odebrane, albo nikt nie powinien mieć odebrane. Ja tylko świadka pytam. Ja zawnioskowałem o to, żeby pan poseł był świadkiem Wysokiej Komisji. Ale zauważyłem, że w trakcie odczytywania tej treści tego posta był pan lekko uśmiechnięty. Nie wiem, czy to był uśmiech... Do pana, proszę pana. Przypadek, tak? Nie, to uśmiech, no ponieważ to był post o tym ustroju państwa. O ustroju takim, czyli, w którym partia... Czyli bawi pana to, tak? Proszę? Czyli bawi pana to. Proszę pana, mnie to jest uśmiech wynikający z desperacji, ponieważ od lat próbujemy ten ustrój zmienić, ale to jest awykonalne. Dlatego pan startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Teraz staniemy do pytań. A pan był członkiem PSL-u i startował pan z list Polski 2050. Bardzo dobrze pan jest zorientowany. To teraz twierdzę pan, że to pan jest autorem tych słów. Tak. I potwierdza pan, że wpis jest autentyczny. No oczywiście. I się pan tego nie wstydzi, tak już też tutaj koleżanka podpowiada. Natomiast przejdźmy dalej. Wy powinniście się wstydzić, a nie ja. Ja, proszę pana, nie mam czego się wstydzić. Czy może pan szerzej opisać warunki i okoliczności rozmów, jakie odbywał pan poseł Stanisław Żuk z członkami ówczesnej koalicji rządzącej? Bo pan tu napisał, że przyszedł poseł Kubów i prosił o spotkanie. Skąd pan uzyskał taką wiedzę o takim spotkaniu? Czy pan poseł Kubów to panu, pan poseł Żuk to panu przekazał tą wiedzę? No inaczej bym tego nie napisał, proszę pana. No ja A w jaki sposób to panu przekazał? Osobiście? Przez telefon, mailowo, osobiście. SMS-em? A czy wie pan, jaką konkretnie propozycję, oprócz tej, której czytamy, czyli możliwość zepsucia tabletu albo wyjścia do łazienki, czy jakiekolwiek inne propozycje otrzymywał pan poseł Stanisław Żuk? Gdybym wiedział, to bym o tym napisał. No ale pamięta pan, że to był poseł, który był nadarowany przez PiS synekurze. No to może panu coś to przypomina, ilu posłów, byłych posłów było na tak zwanej darowanej przez PiS synekurze. Proszę pana, w tym ustroju partyjnym, gdybym ja miał zapamiętać wszystkich posłów we wszystkich kadencjach wszystkich sejmów, kto był na jakiejś synekurze, ale ja wszyscy są prawie kadencje. Na jakiejś synekurze. Ja pytam pana dokładnie ostatnią kadencję, kiedy pan był pierwszą kadencję posłem, dokładnie wtedy. Poseł Stanisław Tyszka, czytamy tutaj, że dzwoni Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, prosi o spotkanie. I to jest kolejna propozycja. W jaki sposób dowiedział się pan o tej propozycji dla pana posła Stanisława Tyszki? No też w jakiejś rozmowie. Werbalnej? No nie na migi, panie przewodniczący.
Pytam, może pan pamięta, w jakiej formule. No ale wie pan, to jest, wie pan, ja czuję pewien dyskomfort, bo pan prowadzi, wie pan, no bo przecież powiedziałem, niczego absolutnie, z niczego się nie wycofuję. Panie pośle, wie pan, to było osób, które na początku nie pamiętały, nie pamiętam. No bo nie pamiętam, a potem sobie przypomniały, a już na korytarz do dziennikarzy jeszcze sobie przypomniały, a jak tu wróciły, to zapomniały znowu. To sytuacja jest bardzo dynamiczna w tym miejscu, więc może coś sobie pan przypomni, a to a chyba pan... Czy ma pan wiedzę, jakoby członkowie rodzin posłów Kukiz 15 mieli jakiekolwiek propozycje, nie tylko propozycje na plus, ale także jakiekolwiek groźby były kierowane pod ich adresem w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych? Groźby to były kierowane po waszej kampanii wyborczej w tym roku. A co pan rozumie przez to waszej kampanii? Na mnie kierowanym. Mówię o kampanii wyborczej osoby poselskiej Zębaczyńskiej, osoby przewodniczącej Jońskiej i ich marketingu politycznym opartym na 8 gwiazdkach i robieniu z Kukiza złodzieja. A głosowałem przeciw, więc mówię, no cały czas nie rozumiem. No, te zasady, o których mówimy, te próby nacisków na posłów, przecież to jest norma w tym ustroju. Przecież te wszystkie nagrody za... Proszę mi przypomnieć, pan Sikorski przechodzi z PiSu do Platformy, zostaje ministrem. Pani Kluzik zostaje ministrem. Pański kolega... Czy pan może odpowiadać na pytania dotyczące wyborów kopertowych? A ja nie zamierzam brać udziału, proszę pana, w takiej sytuacji, gdzie jest polowanie na czarownice prowadzone przez diabły, bo to sensu nie ma. Albo wypracujemy takie procedury, które uniemożliwią, tak jak nasza ustawa antykorupcyjna uniemożliwiała w tej chwili pracowanie posłów w spółkach Skarbu Państwa. Dobrze. Czy świadek rozumie, że musi jakby odpowiadać na pytania, nie opowiadać o tym, co wie w innych sprawach, tylko... Dlaczego według pana te wybory miały być niezgodne z bezpieczeństwem publicznym? A szczerze mówiąc, to nie wiem, co mnie wtedy natchnęło z tym bezpieczeństwem Polski. To mówię poważnie, nie wiem. Czyli według pana były bezpieczne, czy były niebezpieczne wtedy? Proszę pana, no w tej chwili z perspektywy czasu, jak mam pełną wiedzę i o tym COVID-zie, no pełną jak pełną, nikt nie ma tej pełnej wiedzy i o tej całej sytuacji, to być może ten wpis nie byłby aż tak radykalny. Ale jest taki, jaki jest. Ja tam niczego nie edytowałem, bo to nie mam w zwyczaju edytowania swoich tam emocji w danym momencie. I tyle. Jeszcze jedno sformułowanie, że były niezgodne z ze zdrowym rozsądkiem. Co pan miał na myśli wtedy, panie pośle? No też ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co miałem na myśli. No wie pan, czasem to jest sprzed 3 lat post, niech pan zrozumie zupełnie po ludzku. No, przecież pan też wpisywał jakieś, załóżmy, nie wiem, czy pan robi wpisy, czy nie. No jest jakaś emocja w danym momencie zawarta, a potem niech się pan po 3 latach tłumaczy, a czym to było spowodowane, ta emocja. Nie wiem. Czyli nie uważa pan, czy te wybory były ze zdrowym rozsądkiem, czy wbrew zdrowemu rozsądkowi? Ja nie rozumiem tego pytania. Pytam się, czy według pana na dzień dzisiejszy wiedzy to był zdrowy rozsądek? Dzień dzisiejszy to dla mnie ta komisja jest nie ze zdrowym rozsądkiem tak do końca. Nie. Świadka, żeby nie oceniał. Na temat pana swoją opinię, a staram się do pana tej opinii. Ale jakby pan nie machał mi tu paluchami, przepraszam bardzo, no bo trochę nie czuję się sobie. Czy mogę się odsunąć, bo zaraz może pan nawet wyjść. Okulary, tak? Nie, to ja już będę decydował, kiedy wyjdę, a nie pan. Ale prosiłbym, żeby pan trochę spokoju zachował, bez nerwów, bo to nie ma sensu. Ale to niech pan nie macha mi tej łapami, no. Przepraszam, rączkami. Panie pośle. W Platformie rozmawiają jak mafia na Sycylii. No. Mam pytanie, czy wie pan, kto jest autorem tych słów? To może ja, nie wiem, nie mam pojęcia. To muszę pana tutaj sprostować, przewodniczącego Jońskiego. Tak? Tak. A pytam... Panie przewodniczący, czy to dotyczy wyborów kopertowych? Tak, teraz mam do... Czy dotyczy to wyborów kopertowych? Tak. Cytuję to, ponieważ pan... tego maila swojego przedstawił jako pewien obraz, jak pan to stwierdził, ilustrację polskiego systemu politycznego.
Natomiast mówię, no to jest, praktyka jest taka jaka jest. No, dla mnie to jest tak oczywista sprawa, że jak ja się dowiedziałem, tak oczywista sprawa, czy dyskusje z posłami, czy też z chęcią przekonania tych posłów, czy też sugestie, żebyście przynajmniej tam zatrzasnął w ubikacji, albo żeby ci się laptop zepsuł, to wychodzi z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, to są normy. No powtarzam, że w sytuacjach, kiedy ubiegłej kadencji mieliśmy również propozycje ze strony obecnej władzy, by pomóc im w objęciu władzy w tamtej kadencji w zamian za różnego rodzaju profity. No proste. Kto proponował i jakie funkcje, jakie stanowiska? Tam była propozycja stanowiska marszałka Sejmu. Kto to proponował? Nie pamiętam, albo pan Sawicki, albo... Nie ma się z czego śmiać. Pan Sawicki Polsce. Albo, tak? Pan Sawicki najprawdopodobniej. I wie pan, jeżeli my mówimy, że jakimiś funkcjami, wie pan, dla mnie funkcją jest również, funkcją w polityce jest każde zajęcie, które przynosi pieniądze. Pan przewodniczący Joński na przykład dostaje kilka tysięcy więcej miesięcznie za prowadzenie tej komisji, o ile się nie mylę, tak czy nie? Myli się pan, niestety. Mylę się, tak? Dostaje dodatek, tak. Dodatek. Nie pana fundacja. Tak. Tak samo jak pan wiceprzewodniczący Buda. I tak jak pana koledzy, którzy też pełnią funkcję przewodniczących bądź wiceprzewodniczących komisji, bo to reguluje Sejm. Ale ta partia ma jedną intencję. Objąć władzę, przejąć spółki Skarbu Państwa i zatrudnić swój klan. Pan to wskazał o Platformie Obywatelskiej. Mam pytanie, może pan tę myśl już zwinąć? No ale to nie, no to ja już mówię od początku o tej myśli. Wie pan, no... To jest ustrój, który na tym właśnie polega. To jest walka o spółki Skarbu Państwa, o rodziny na swoim, o to, że teraz my, TKM właściwie, no ale nie będę mówił w tak zacnym towarzystwie, nie będę cytował. No i tyle. No, a teraz w tej chwili, tak jak powiedziałem, to jest polowanie na czarownicę w wykonaniu diabłów. I to jest cała filozofia i tak będzie wiecznie, dopóki tego ustroju się nie zmieni. Staram się poważnie traktować tą komisję, więc zrezygnuję z co najmniej 7 pytań jednak do pana. Ale o jedną rzecz chciałabym zapytać. Czy pan się uważa w polityce za osobę uczciwą i działającą zgodnie z prawem? Oczywiście. Nie stosuje pan w polityce metod gangsterskich? Nie. Nigdy pan nikogo nie szantażował? Nie przypominam sobie. Nikogo pan nigdy nie zastraszał? No ale to w sensie czego? Wysyłki? W kopertę? Nie, no po prostu pytam, bo pan... Ale ja nie pamiętam, wie pani. Szczerze mówiąc, odnoszę się do całości pana wypowiedzi tutaj, bo bardzo mocno pan się na tym skupił i okej, ja to szanuję. Mówi pan o tym, jak sobie pan wyobraża ustrój o różnych rzeczach, dlatego pana pytam właśnie. Myślę, że to nie jest jakieś... Jeżeli pan chciałby się uchylić od tego pytania, oczywiście ma pan takie prawo. Ja tylko pytam, jak pan... Odpowiedziałem pani na to pytanie. Bo pan próbuje przekonać tutaj opinię publiczną, że to ustrój państwa stoi na przeszkodzie, żeby być uczciwym człowiekiem. I właściwie można by odnieść, znaczy nie można by odnieść, każdy, kto by panu zaufał, odniósłby takie wrażenie, że w polityce nie da się być uczciwym, że w polityce nie da się być moralnym, bo ustrój w tym przeszkadza. I nie bez powodu pana zapytałam o to, czy pan się czuje osobą uczciwą. No widzi pan. I jakby ja panu powiem może, dlaczego pan tutaj jest. Dlatego, że pan napisał publicznie, że Prawo i Sprawiedliwość stosuje gangsterskie metody przekupstwa i szantażu. No tak, podobnie jak Platforma Obywatelska. Ale jak będzie... I nie zaczęłabym swojego pytania od tego w ogóle, chyba nie miałabym do pana pytań, tylko troszkę mnie ubodło to, że próbuje pan powiedzieć opinii publicznej, że po prostu każdy polityk przez to, że jest zły ustrój, musi być nieuczciwy, musi stosować gangsterskie metody, nie, musi szantażować i musi zastraszać. Panie pośle, ale proszę mnie nie przerywać. Ja tego nie powiedziałem. Więc ja bym, znaczy tak... Wyśmiewając pan pytania, kiedy pytamy pana jednak o poważne rzeczy, bo panie pośle Kukiz, pan pisał o gangsterskich metodach, o przekupstwie, szantażu i zastraszaniu. To są pana słowa i pan się do nich dzisiaj przyznał. Nie powiedział pan, że to nie jest pana, dlatego kolega pana pytał, czy to jest pana profil. Więc ja próbuję pokazać jednak opinii publicznej, że to nie jest tak, bo ja w polityce nie stosuję takich metod, nigdy nikogo nie zastraszałam, nie szantażowałam, nie stosuję gangsterskich metod i rozumiem, że pan też nie. Czyli jednak, że ustrój tego państwa pozwala nam być w polityce i nie być gangsterami i nie zastraszać innych ludzi, pozwala, prawda? Pani poseł, panu pozwolił. Ja, wie pani, proszę też siebie nie robić anioła, bo ja pamiętam okres reasumpcji, jakie pani do mnie słowa krzyczała.
Nie krzyczałam, tylko powiedziałam. Widzi pan, ja panu przed chwilą próbuję powiedzieć, że na tej, pan nie rozumie. Pan jest na tej komisji świadkiem, to jest komisja śledcza, a pan, przechodząc od świadka do świadka, dyskutuje sobie o przewodniczącym, o wiceprzewodniczącym, o ich funkcjach życiowych, o ich karierze zawodowej. Ja rozumiem, że pan na tym buduje politykę. Ja nie mam nic przeciwko temu, to wyborcy sami przecież oceniają. Natomiast ja sobie nie pozwolę na to, że pan w taki sposób się zachowywał. Chce pan, zresztą mnie pan pozwał za słowo, które użyłam. No, pan powiedział, że jak kiedyś pan się tak będzie zachowywał, to żeby tak pan na pana mówić, więc to jakby był pana wybór. Więc co konkretnie pan miał na myśli, bo to są wielkie słowa, mówić o gangsterskich metodach. Wie pani, podobna sytuacja to jest pewnego rodzaju stylistyka, który używałem znacznie wcześniej, mówiąc na przykład o PSR-u jako o zorganizowanej grupie przestępczej. Być może to wszystko jest nad, A to pan mówił, zanim pan wystartował z ich list, czy później? Nadinterpretacja i tak dalej. Ale co to ma wspólnego, przepraszam, z wyborami kopertowymi? Pana cytat. Gangsterzy to jest taka organizacja, na której czele stoi capo di tutti capi. Tak, gangster, największy, ojciec chrzestny. On ma swoich żołnierzy. Każde działanie w Polsce, bez względu na to, w tym ustroju, bez względu na to, kto sprawuje władzę, oparty jest na capo di tutti capi. Takim mówię symbolicznie, jako artysta grający w zespole piersi. Do tej pory jeszcze gdzieś mi to zostało. I w tym kontekście mówię, że jeżeli na najwyższym szczeblu zostaje podjęta decyzja o wyborach kopertowych, to wtedy wysłannicy jeżdżą, bo tak rozkazuje wódz, jeżdżą i namawiają wszystkich dookoła do takiego oczekiwanego przez wodza zachowania. Ja tego nie doświadczyłam. Współczuję panu tych doświadczeń. Ale mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie? Nie, pan mi opowiada jakieś bajki o tym, o mafiach. Ja nie pytam pana, nie jestem członkiem mafii. Pan jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani poseł, może tak. Pan świadek twierdzi, że no, tu nazywając te gangsterskie metody w PiS-ie, nazwał, że takiej partii jest capo di tutti capi. To może łatwiej będzie zapytać, kto w PiS-ie pana zdaniem był tym capo di tutti capi. W Platformie to jest do... Pytam pana o partię, która... Szantażował? Przepraszam, rozumiem. Bo myślę, że za daleko pan się posuwa. Ja mam pytanie. Czy Donald Tusk szantażował lub zastraszał pana ludzi? Bo póki co mamy do czynienia z sytuacją, w której napisał pan publicznie, że Jarosław Kaczyński i jego ludzie, nawet nazywa ich pan bandą, zastraszali i szantażowali pana ludzi. Więc ja się pytam, czy pan Donald Tusk pana zastraszał bądź szantażował? Według mnie te... Nie, czy tak było, czy nie? Nie, ale jest konkretne pytanie, proszę odpowiedzieć. Buda, naprawdę niech pan się zajmie tam swoją pracą, bo pan już szósty raz przerwał. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy bo pozwolił pan sobie na sformułowanie, z którym ja co do zasady się nie zgadzam, ale być może ma pan na to dowody. Czy Donald Tusk kiedykolwiek pana zastraszał bądź szantażował? Ale co to ma wspólnego z wyborami? Przed chwilą pan to powiedział. Pan w ogóle nie mówi o wyborach kopertowych. Naprawdę się zamieni za chwileczkę. Oczywiście, że bezpośrednio mnie nikt nie szantażował, nie zastraszał. Ale poprzez media, poprzez fałszywe informacje, poprzez manipulacje, poprzez tego typu działania. Oczywiście, że byłem i zastraszany. Przez Donalda Tuska. Bo póki co napisał pan na dwie strony, wysmarował pismo, w którym zrobił pan gangsterami ludzi z PiS-u. Nie z Platformy Obywatelskiej. A teraz... I przepraszam, ale o tym jest ta komisja. Więc proszę się liczyć ze słowami, bo ja wiem, że pan lubi tak opowiadać o wszystkim i tak dalej. I o strasznym systemie, z którego korzysta pan naprawdę od kilku lat. A o Tusku tutaj nie wolno. I bierze za to pensje i pieniądze. Jak trzeba brać pieniądze, to system jest super. Jak nie trzeba, to pan mówi, że system jest mafijny. No to nie ja, to nie ja. Nie zadam jeszcze pytania. A ja chciałam zapytać o cytat z Radia Wnet. Żałował, gdybym 4,3 miliona nie otrzymał. To jest pana cytat? Czy radio też pana oszukało? Być jak pan powiedział do radia, że żałowałby pan, gdyby nie wziął? Być może nastąpiło przejęzyczenie. Nie pana, czy, pana czy redaktora, bo to jest cytat z pana. Jezus Maria, no przecież ja nie mogę z tą panią rzeczywiście dobrze, naprowadzić pani poseł, żadnej... Dobrze, pani poseł, niech Jacek odpowie i przechodzimy do kolejnego. Jezus Maria panu nie pomoże, ani Jezus, ani Maria. Dobrze, proszę. Czy świadek może odpowiedzieć na to pytanie? Na opatrzność Bożą, bo to wie pani, to inaczej bym zwariował. No. Dobrze, czy może pan świadek odpowiedzieć na to pytanie? No ale na które, bo tam było 15. Proszę jeszcze raz zacytować dokładnie słowa. Naprawdę rock'n'rollowcem, tylko posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Pani poseł, a pani nie jest działaczką KOD-u, tylko posłanką. Nie, jedno i drugie. Pani... 3,3 miliony nie otrzymał. Rozmawiałem o nich z Morawieckim już rok temu.
Jaki to ma związek z pracą? Zacznę od jednej rzeczy. Od 2015 roku 40 milionów złotych, które przysługiwałoby Kukiz 15, zostało w kieszeni podatnika. Nie pobieraliśmy subwencji. Jednocześnie, jak zauważyłem, co się dzieje z polskim społeczeństwem, że świadomość demokracji bezpośredniej, świadomość w ogóle, jakiejkolwiek świadomość polityczna jest z roku, z dnia na dzień, nie z roku na rok, coraz gorsza. Uznałem, że trzeba zrobić wszystko, aby ludzi uświadamiać w zakresie demokracji bezpośredniej, referendów, sędziów pokoju i tym podobnych. To nie jest mój interes, wie pani. A przecież ja nie o to pytam w ogóle. Gangsterskie metody, ja pani to doprecyzuję, no to jest w dużym, jeżeli pani, to na pewno nie miałem na myśli tego, że ktoś podchodził z nożem albo z pistoletem, albo mówił tutaj zrobię to i tamto, jeżeli nie zagłosujesz tak, jak my chcemy. Natomiast dla mnie gangsterskie, ponieważ wszystko się dzieje pod stołem, rozumie pani? Nie rozumiem. Czy to, no to wie pan, my funkcjonujemy w dwóch różnych okolicznościach jakby politycznych, na pewno się nie rozumiemy, bo muszę panu powiedzieć, że jestem członkinią fundacji, o której mówi pan, stowarzyszenia i założycielką z taką pogardą i przez 7 lat za wiele tysięcy złotych wydrukowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące tego, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, ostrzegając przed jego zniszczeniem, i zrobiliśmy to wszystko za pieniądze społeczne, ruchem społecznym, i no żaden premier niestety aż tak mnie nie polubił, żeby mi 4,3 miliona dać na żadną fundację, w której zasiadam. I myślę, że tak się też nigdy nie wydarzy, tym się, panie Pawle Kukizie, różnimy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jakieś oficjalne konsultacje, jakieś opinie pan rządowi przesyłał? Nie. Czyli właśnie tak naprawdę wezwaliśmy pana posła tutaj na podstawie tego wpisu, który jest tutaj wyświetlany przez cały czas. Właściwie pana jedynym związkiem z przeprowadzeniem tych wyborów kopertowych jest właśnie ten wpis w mediach społecznościowych. Zuckerberg. No. To mam pytanie takie właściwie główne. To czy nie byłoby w pana ocenie właściwe wezwać na świadka panią marszałek Kidawę-Błońską w związku z jej wypowiedzi publicznej, że miała bezpośredni wpływ na wybory kopertowe, na wywalenie tych wyborów? Czy taki świadek powinien także stanąć przed komisją? No oczywiście, że tak, tylko że jak powiedziałem, no to jest polowanie na czarownicę robione przez diabły. To nie jest chęć wyjaśnienia problemu, generalnie korupcji wśród posłów, czy jak gdyby nacisków na posłów w różnej formule, chęci przekupstwa i tak dalej. Tylko to jest, my dzisiaj pokażemy, że tam te 12 obietnic na 100 przez 70 dni to musi zniknąć przy tej wielości tych komisji. Gdyby to służyła ta komisja ukróceniu procederu partyjniactwa w Polsce, przekupywania stanowiskami, pieniędzmi i tak dalej, to mówię, to ja to mogę od rana do nocy siedzieć. A tak to szanowna komisja w niedzielę pozbawiła mnie kontaktu z rodziną, a w poniedziałek wprost w ogródku i nic z tego nie wynika. No. Proszę mi w takim razie powiedzieć, dlaczego zagłosował pan przeciwko tej ustawie o wyborach korespondencyjnych? Konkretnie dlatego, dlaczego? Że był taki chaos, jaki był, dlatego, że rzeczywiście no, wydawało mi się wtedy, wie pani, było wiele czynników. Współpracowałem też z tym środowiskiem PSL-u wtedy i tak dalej. Które nazwał tak dalej pan zorganizowaną grupą przestępczą, przypominam wcześniej. Tak samo jak tutaj gangsterami nazwałem tych. Platformy też pewnie nieraz boję się nawet szukać, jak ich nazywałem przed 2015 roku. W kolejnym artykule 27 kwietnia 2020 powiedział pan: zrobię wszystko, ja i moje środowisko, środowisko Koalicji Polskiej, podejrzewam cała reszta opozycji i mam nadzieję, że również środowisko Porozumienia, by do tych wyborów nie doszło. Co pan w takim razie zrobił, żeby do tych wyborów nie doszło? Poza tym, że zagłosował pan tak, przeciw. No zagłosowałem przeciw. Nic więcej pan nie zrobił, żeby nie doszło? A co ja mogłem zrobić? Niech mi pani powie. Pod pociąg się rzucić? Nie, rozmawiać na przykład z niektórymi posłami, żeby... Przecież rozmawiałem z Jarosławem Gowinem, powiedziałem, byłem zwolennikiem tych wyborów przesuniętych chyba w czasie, z tego co pamiętam. No i tyle. Nie bardzo naprawdę nie rozumiem, po co państwo mnie wezwaliście. No przecież to równie dobrze za 4 lata czy za 8 będziemy tak o państwu rozmawiać, bo ja wiem, to jestem przekonany. Zobaczymy, co będzie za 4 komisja. Lata. Na razie no tak, jesteśmy... Panie, w ogóle po co pan został wezwany na świadka? Przynajmniej, żebym mógł przeczytać. Ja przeczytałem sobie i ten pana nie wzywał. Ale ja mogłem to przeczytać i interpretować i wtedy widziałbym tekst. Naturalnie. Znaczy rozumiem, że podziela pan moje zdanie, że odgrywa się tutaj cyrk, który ma na celu tylko obciążyć opozycję. No to jest pytanie. Pan dyskusję prowadzić. A to 30 lat nie można stworzyć. W Estonii już mają kilkanaście lat, a w państwie 40-milionowym nie można stworzyć takiego narzędzia. No.
A jak Kukiz spróbuje, to mówią, że pieniądze ukradł od Morawieckiego, się dostał. No, no coś nieprawdopodobnego. I tych wyborów kopertowych. Proszę zauważyć, że jestem w Sejmie od 2015 roku, czyli już trzecią kadencję, że w sytuacji tak zwanej reasumpcji, kiedy to ta nasza trójka czy czwórka posłów decydowała, kto będzie miał władzę, mogłem żądać, co mi się żywnie podobało w tym ustroju. Od ministerstw, przez spółki dla rodziny, cudawianki, bo na tym ten system polega i doskonale o tym wszyscy wiecie, a przed ludźmi rżniecie po prostu głupa wszyscy. I to jest cała filozofia. A pani jak od tego hejtu, jak pani tak mocno o tym hejcie mówi, niech sobie pani przypomni, co pani wyprawiała wtedy w czasie. Dobrze, ja świadka proszę. Dobrze, momencik, niech pan panuje też nad emocjami, proszę pana. W kontekście również innych pana wypowiedzi, panie pośle, dlatego że mówi pan między innymi dwie wypowiedzi pana zacytuję. Znam Platformę Obywatelską do szpiku kości. No tak. Ta partia ma jedną intencję, objąć władzę za wszelką cenę. Mówił pan również, panie pośle, że Polska w czasach rządów tamtej partii, Platformy Obywatelskiej, była państwem w ogromnej mierze uzależnionym od polityki Niemiec i Rosji. My, jako wręcz satelita niemiecki, realizowaliśmy interes Berlina. Potwierdza pan. Ale to mówię, ma to czy pana zdaniem, usiłowanie wymiany kandydata, o czym pan mówił również podczas tego posiedzenia komisji, usiłowanie na siłę wymiany kandydata Kidawy Błońskiej, która szorowała pod niej, jeśli chodzi o sondaże, miała tam około 6% oparcia, było powodowane również tym, że trzeba było znowu wrócić do realizacji polityki niemieckiej w państwie polskim, a dalsze kandydowanie Kidawy Błońskiej absolutnie na to nie wskazywało, bo szans żadnych na wygranie Platforma Obywatelska tych wyborów nie miała. To znaczy tak, ja bym powiedział brukselskiej bardziej tutaj w te kwestie niemieckiej konkretnie, może to jest dla mnie zawsze, zresztą to było z waszej strony nadużycie, szczególnie, że jestem mieszkańcem Opolszczyzny, szczególnie, że mam tam bardzo wielu znajomych, bardzo przyzwoitych. Ale pan mówił o niemiecko-rosyjskich interesach. Ale niemiecko-rosyjskie to jest ale troszeczkę... Ale jak pan czuły, panie przewodniczący, naprawdę. Troszeczkę pani inna... Felix, czy może by tylko pan poseł wyjaśnić, jaki to ma związek z wyborami kopertowymi? Oczywiście, my chcieliśmy uczciwie przeprowadzić, wy nie, to jest bardzo prosty związek, no. Pan chyba Kukiz napisał, co chcieliście państwo zrobić, ale proszę odpowiedzieć. Może ja tak się odnoszę wrażenie, że ja państwu w sumie nie jestem potrzebny, to może mnie zwolnicie. Natomiast... Ja zaczął biegać za Kosiniakiem-Kamyszem z prośbą o pieniądze na platformę do e-votingu, która będzie służyła Polakom, czyli wskazanie szerzenie demokracji przez PSL. Nagle się okazało, że żadnego rotacyjnego marszałka nie będzie i pieniędzy też nie ma. Pamiętam wypowiedź pana Zgorzelskiego, kiedy został zapytany przez Mazurka, chyba Mazurka albo Piaseckiego, że przecież miał być marszałek rotacyjny, no to odpowiedział rotacyjna, to może być kosiarka do trawy. No i to cała filozofia. Miał rację. Także kto powiedział, że miał rację? Dobrze, nie prowadzimy dyskusji. Dobrze. No, premier Morawiecki, przekonując pana Sachajkę, według pana wówczas słów, które pan w tym poście zawarł, przekonywał pana, że będzie to dla dobra Polski, dobra partii i dobra Dudy. Możliwe. To jakiej partii no i może, jakiego kandydata? No, jaki, no przecież jest oczywiste, że jak premier, ale Morawiecki... Ale to miało przekonać państwa. No, ale ze mną o tym pan premier nie rozmawiał. Jest rzeczą oczywistą, że pan premier wywodzący się, czy będący członkiem Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że dobro państwa, dobrem państwa jest władza PiSu i prezydent Duda. No przecież no na Boga, na co miał powiedzieć? Ale to państwa przekonywano, Kukiz 15, żebyście... Teraz jest pan posłem, który wygrał te wybory, dostał mandat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie był ani w klubie PSL-u, ani nie jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, panie pośle, kiedy pan dostał propozycję startowania z jedynki Prawa i Sprawiedliwości, czyli jak pan nazywa tą partię przekupywaczy i szantażystów? Przed wyborami. Przed wyborami. Tak. Od kogo? Od Capo di Tutti Capi, Jarosława Kaczyńskiego? Od Jarosława Kaczyńskiego, tak. Bezpośrednio. No tak. Uznał pan, że to jest propozycja zaskakująca, czy jakoś logicznie? Logiczna, pani, podobnie jak przy naszym wspólnym starcie z PSL-em, dwie strony z tego tytułu odnosiły korzyści. I Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz 15. Osobno prawdopodobnie nie dostalibyśmy się do Sejmu. Tak samo tutaj trzech posłów Kukiz 15 przyniosło tam ponad 150 tysięcy głosów, co w tej głupiej metodzie Donta powoduje, że wchodzi kilku posłów gdzieś tam więcej. Gdyby nie startował pan z listy Prawa i Sprawiedliwości, ani pana współpracownicy nie dostaliby się do Sejmu i nie zostaliby posłami. Bo taka jest ordynacja, że nie można startować indywidualnie. No właśnie na tym o tym cały czas mówię, od 10 lat co najmniej.
Czyli uczestniczy pan w tym systemie i ponosi pan korzyści z tego systemu. A jakie jest wyjście, żeby dostać się do Sejmu? Może mi pani powiedzieć? Można też biegać założyć po ulicy z napisem dostać... PiSu. Od razu stworzyłem koło. We wspólnym interesie PiSu. No dobrze, PiSu. Ale dostał się pan do Sejmu, jest pan posłem, będzie pan przez 4 lata pobierał uposażenie poselskie, dlatego że pan startował Szanowna z listy pani, Prawa i Sprawiedliwości. Uposażenie poselskie, to ja miałem za jeden koncert, miałem całe uposażenie poselskie. W pewnym momencie zdecydowałem, że idę służyć ojczyźnie. To jest jedna posta za godzinę grania. Dobrze, nie będziemy natomiast oceniać, jeżeli mogę tutaj jeszcze też dokończyć. Proszę zrozumieć, że jeżeli cokolwiek chce się zrobić w interesie Polski czy w interesie swoich obywateli, trzeba być w Sejmie. I teraz tak, żeby do Sejmu się dostać, mnie nie stać na to, żeby tworzyć potężne stada, które uwłaszczyły się w 89 w Magdalence na mediach, pieniądzach i tak dalej, obwarowały 5-procentowym progiem frekwencyjnym. Gdyby była indywidualna ordynacja wyborcza, bym nie potrzebował ani mógł PiSu, pan kandydować ani do Senatu. Ale ja nie chcę do Senatu, bo Senat po pierwsze uważam, że Senat powinien być rozwiązany. To jest jedna podstawowa rzecz. Tylko były propozycje korupcyjno-polityczne, a partia była partią przekupywaczy i szantażystów? Jak każda partia polityczna w Polsce. Nie złożył pan nigdy żadnego doniesienia do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa, przekupstwa, niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień? Nie, ostatnio złożyłem tylko chyba przeciwko panu, osobie poselskiej Zębaczyńskiej jakieś doniesienie. Czyli jeżeli ktoś pana oskarżył prywatnie, to pan składa doniesienie do prokuratury w momencie, kiedy pan oskarża system polityków, konkretne osoby o propozycje korupcyjne, pan nie składa do prokuratury. Ja bym musiał złożyć, wie pani, no... Złożyć kilkaset chyba takich zawiadomień. No nie mam na to czasu.